Witam serdecznie. Dzisiaj tuż po konferencji pojawił się nowy twór w świecie MMA, Stowarzyszenie MMA Polska. Przemek, to chyba dobrze, że chcą usankcjonować pewne rzeczy, jeżeli tutaj mówimy o takim amatorskim MMA. Zdecydowanie. Najpierw muszę wytłumaczyć moją obecność, bo ja wprawdzie miałem dwie walki w MMA, ale nigdy bym nie uważał siebie za zawodnika MMA i zdecydowanie zarówno i kickboxing i boks jest bliższy mojemu sercu. Natomiast no, sporty walki to sporty walki i pewne rzeczy, pewne normy powinny być trzymane we wszystkich sportach, przede wszystkim jeśli chodzi o bezpieczeństwo zawodników. Mam też wrażenie, oczywiście tak patrząc trochę na MMA z boku, więc mam takie wrażenie, że są gwiazdy, są zawodnicy bardzo dobrzy, natomiast nie ma tych dołów, nie ma tych szkoleń, nie ma szkolenia tych najmłodszych zawodników. Tak patrząc na to, co się dzieje w świecie MMA z daleka, ale patrząc, co się dzieje na świecie, co robi UFC, wydaje mi się, że są gdzieś tam aspiracje olimpijskie i dobrze, że takie stowarzyszenie powstało, żeby po prostu Polacy nie obudzili się z ręką w nocniku z kilkoma gwiazdami, ale bez młodych zawodników.